Cześć drodzy widzowie, w świetle ostatnich wydarzeń postanowiłem rzucić coś na tego YouTube'a. Jak wiecie, przedwczoraj do dymisji podał się minister Szumowski, co jest o tyle dziwne, że dzień wcześniej podał się jego zastępca. No, ja nie wierzę w te głodne kawałki o tym, że to wszystko jest planowane i że to odejście jest takie niewinne w świetle ostatnich wydarzeń. Niby plan jesienny został dopięty, okej. To tylko potwierdza, że to przypomina mapę drogową, czyli każdy ma do odegrania jakąś rolę, każdy robi jakiś etap, jak w sztafecie. Jeden przyjmuje pałeczkę, przekazuje ją drugiemu. Tutaj pan Szumowski widocznie wykona już swoje zadanie, no bo pan minister raczej już, mimo że mówi się, że cieszy się zaufaniem społecznym, to jednak ma na koncie parę niepopularnych decyzji, więc czas posadzić na stołek czyste nazwisko, które zbierze kolejne cięgi, kiedy nagle będzie jeszcze większy wzrost zachorowań, bo COVID zmiesza się po prostu z przypadkami choroby na grypę. No już nie mówiąc o tych wpadkach Ministerstwa Zdrowia z lewymi maseczkami, czy z respiratorami, które zostały zakupione od pana Izdebskiego, który jest prezesem firmy J&K. Respiratorami, które w dużej mierze nie trafiły jednak do Polski. Za to zniknęły pieniądze. Do tej pory nie odzyskaliśmy 70 milionów złotych z odsetkami, a same respiratory zostały kupione za cenę trochę wyższą jednak. Koszt respiratora, jak podaje Gazeta Wyborcza, to jest tak 70 do 90 tysięcy, a są też droższe ciut. A te kupione przez polski rząd zostały zakupione za 160 tysięcy, czyli za kwotę dość wysoką, nie? Już nie mówiąc o tym, że jeszcze tak niedawno minister zdrowia mówił wyraźnie, że nie ma mowy o żadnym oszustwie. A przedwczoraj w trakcie konferencji prasowej, kiedy podał się właśnie do dymisji, stwierdził jednoznacznie, że kraje europejskie dały się naciągnąć. Czy nie było tego oszustwa, panie ministrze? Wydaje mi się, że ten, kto miał wiedzieć, to miał wiedzieć, a ten, kto miał mieć zamknięte oczy, to te zamknięte oczy miał. Bo przecież firma pana Izdebskiego, która została sprawdzona przez CBA, została uznana za czystą. Mimo historii z handlem bronią z granicy Polski na Bliski Wschód, gdzie broń miała trafić podobno do jakiegoś Irakijczyka w Niemczech. Były jakieś tam przygody z fałszowaniem dokumentów po drodze podobno. I dopiero pana handlarza zdradził jego współpracownik, wspólnik, który nie dostał swojej garzy, nasłał swoich zbirów. A pan handlarz zwrócił się z prośbą o pomoc do UOP-u. I wszystko wyśpiewał. Firma, od której kupiliśmy respiratory, siedzi w branży lotniczej lat 90. To jest firma, która zajmowała się transportem ładunków tak zwanych nietypowych, za pomocą chociażby samolotów transportowych czarterowanych w Rosji. To już brzmi dosyć podejrzanie, nie? My kupiliśmy sobie od nich respiratory. Wożą sobie bronię. Wiecie, to jest jak w filmach akcji. Walizki wypchane forsą, lewe papiery, ciężarówki, nocne transporty. To tak to miało właśnie rzekomo wyglądać. Dlatego ciężko mi uwierzyć, że służby nic nie wiedziały, a firma była oficjalnie czysta, jak się tłumaczy rząd. Celem firmy fasadowej jest to właśnie, że jest czysta. Ma porządek w papierach, a reszta się dzieje pod stołem, na podstawie umów ustnych i przecież to były niewiarygodnie wysokie kwoty. Nie może być tak, że strumień takiego pieniądza jest poddany przypadkowi. Z góry wiadomo, gdzie on ma popłynąć. Tam, gdzie są pieniądze, tam zawsze jest jakiś plan. Tam nie może być przypadków, nie ma na to miejsca, bo to nie są ludzie, którzy się na tym nie znają. To są ludzie inteligentni i sprytni. Tylko po prostu o złamanym kręgosłupie moralnym, bo przetransportowanie set czy nawet tysięcy sztuk broni, to nie jest tak, że pan Dzisiu sobie wsiada do Żuka i chowa pod kocem pistolety, a papiery sobie podbija
pieczątką wyskrobaną z ziemniaka. No, to tak nie działa. A już w ogóle najsmutniejsze jest to, że na lewe maseczki były pieniądze, na respiratory z podejrzanego źródła też były pieniądze, a nie ma pieniędzy na polski projekt szczepionki, moi drodzy. Tak, dobrze słyszycie, Polska ma własną szczepionkę. W zasadzie we wrześniu będzie rejestrowany jej prototyp. A pan Szumowski w trakcie swojej dymisji, bo ta dymisja była podzielona na dwie części, w jednej mówił o sukcesach, no a w drugiej o właśnie tej części dymisyjnej, no, właśnie wspomniał, że Polska podpisała umowę z Unią Europejską na dostarczenie szczepionki, która może być gotowa za pół roku. Znaczy jest szacunkowa, bo ta szczepionka musi przejść testy, a nikt jeszcze gotowej szczepionki nie ma. Chodzi po prostu oficjalnie o to, że Unia Europejska ma wyższą pozycję negocjacyjną przy stole naprzeciwko koncernom farmaceutycznym, bo taka Polska jak usiądzie sobie sama bitna, nic nie wskóra. Każdy inny kraj osobno też, bo jeden kupi taniej, drugi drożej i będzie pewna nierówność. No i celem tej umowy z Unią jest niby wyrównanie takich szans. Choć tak naprawdę to pokazuje tylko tyle, że nie mamy żadnej władzy nad tym, co kupujemy. Bo ktoś za nas to kupi, a my to kupimy i pewnie jeszcze za pośrednictwo też trzeba będzie zapłacić. A przecież mamy własną możliwość posiadania szczepionki. Mamy możliwości, wizję, doświadczenie i chęci. No, mniej więcej w ten sposób to ujął profesor Mackiewicz z Poznania, który właśnie tutaj z poznańską ekipą tą szczepionkę tworzą. Mają nawet linię produkcyjną. Czyli praktycznie wszystko jest gotowe. A sama szczepionka jest technologicznie jakieś dwie generacje do przodu przed tymi amerykańskimi. Zespół profesora Mackiewicza stworzył szczepionkę antyrakową na czerniaka, czyli na raka skóry. I ten mechanizm tej szczepionki ma właśnie mieć podobny wpływ na organizm co przy COVID-zie, a mianowicie wzmaga działanie układu odpornościowego, ponieważ i przy nowotworze, i przy COVID reakcje obronne układu immunologicznego mogą być podobne. Dlatego zaraża się genem rakowym zdrowe komórki. No już w próbówce wszystko jest przygotowywane. Wstrzykuje się szczepionkę osobie zdrowej i ta uodparnia się na wirusa, po prostu nie wchłania go. Jego komórki osoby zaszczepionej już nie będą infiltrowane, tak penetrowane przez tego wirusa. A w przypadku starych szczepionek, które kupimy prawdopodobnie od Amerykanów, umowa z UE, ale to jest firma Astra, grupa Astra, która jest grupą szwedzko-brytyjską, a tam gdzie Brytyjczycy, tam i interesy Amerykanów i City of London Corporation oczywiście, więc Amerykanie są podobno najbardziej do przodu ze szczepionką i no, sam Trump sypnął tam miliardy dolarów na to, żeby ta szczepionka powstała i Amerykanie najpierw siebie zaszczepią, a dopiero potem sprzedadzą za wysoką kwotę szczepionkę innym krajom, więc czemu nie skorzystać z możliwości posiadania samemu zaplecza? No ale podejrzewam, że chodzi po prostu o to, że rząd, który się nie kwapi do tego, żeby sfinansować polski projekt, który potrzebuje na funkcjonowanie przez najbliższe pół roku jakichś 15 milionów złotych, naukowcy nie dostaną tych pieniędzy, no i co? Projekt umrze śmiercią naturalną. Przecież projekt szczepionek rakowych profesora Mackiewicza nie wydostał się dalej poza fazę kliniczną. No, dlaczego? No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A tysiące dawek zostały podane i nie było jakichś komplikacji dla pacjentów, tak? Więc to technologia może być bardzo obiecująca. Po prostu wszczepia się pacjentowi już gotowy produkt. On nie musi się namnażać, tak? Antygeny nie muszą się namnażać w mięśniu, jak przy zastrzykach domięśniowych,
które dodatkowo mogą być nietrwałe, czyli tak naprawdę osoba zaszczepiona może być szczepiona jeszcze, nie wiem, raz. To są tak zwane dawki przypominające, czyli zaszczepią cię i co? Za jakiś czas trzeba cię znowu zaszczepić, bo przestanie działać. Już nie mówiąc o tym, że firma Astra została zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za niedziałanie szczepionki lub za szkody, które wyrządzi. To jest model, który przyszedł z zachodu, tak było w Stanach już od jakiegoś czasu. I tutaj też rządy zgadzają się na to, że to rządy będą płaciły odszkodowania za powikłania, a nie sama firma. No i okej, z jednej strony może jest w tym trochę racji, bo nie wiadomo, no, COVID jest nowym, rzekomo wynalazkiem i nie wiadomo, co będzie za 5-6 lat po podaniu szczepionki, więc firma chce się z tego zwolnić, z odpowiedzialności za to. Ale z drugiej strony, jeżeli komuś się coś stanie po miesiącu czy po tygodniu od szczepionki, to ta firma również będzie odpowiadać za to, tak? Czyli to daje tej firmie możliwość takiej, no, bezkarności i myślę, że ta zasada może być naciągana tutaj poważnie. Ale czujecie ten paradoks? Jak coś pójdzie nie tak, to rząd zapłaci wam odszkodowanie, może wam zapłaci odszkodowanie za jakieś powikłania z waszych pieniędzy, no bo to z waszych podatków idzie. No, świetny deal dla korporacji farmaceutycznej, a na pewno sztylet w serce dla polskiej nauki, gdzie no naprawdę smutno by było, gdyby ten projekt został zapomniany i popchnięty nogą pod dywan, skazany na zapomnienie i po prostu wyczerpanie środków i śmierć głodową tak naprawdę. No, z mojej strony to tyle. Daj lajka, daj suba, jeżeli chcesz, żeby ten kanał się rozwijał i żeby mi pokazać, czy interesują was takie materiały. W sumie o więcej żebrać nie będę. Trzymajcie się, cześć.